Poszedłem w GSMP, dlatego że rajdy są po prostu za drogie. No to było takie szczęśliwe zachowanie. No, nieraz tak się uda, że no tu było asfaltem, no nie poniszczyłem tego samochodu bardzo. Ja jestem po prostu uparty w tym, co robię. Od zawsze. Cześć. Cześć. Co było iskrą zapalną, że wybrałeś motorsport? Mogłeś zbierać znaczki. Nie, znaczku bym nie zbierał. Motorsport, no... Były kiedyś w Stalowej Woli wyścigi motocyklowe na torze ulicznym. No i kiedyś tam się wybrałem. Bardzo lubiłem zawsze wyścigi motocyklowe i... No i tam spotkałem pana Jabłońskiego, nieżyjącego już człowieka działającego w automiklubie Stalowa Wola. I on prowadził sekcję właśnie wtedy kartingową i zaczęło się od go-kartów. A jak już się zaczęło od go-kartów, to później to już poleciało i jest do dzisiaj. Ścigałeś się z Robertem Kubicą? No, ścigałem, to za dużo powiedziane. To są takie lata, w których my i on i my, bo nie byłem sam, jeśli chodzi o wyścigi kartingowe w Stalowej Woli, jeździliśmy w tych samych latach po prostu po tych samych torach. Czy na torze w Radomiu, czy w Biłgoraju spotykaliśmy go. On jechał w innej klasie. On jeździł z silnikiem Simpsona. To był Młodzik 01, chyba taka klasa. A ja jeździłem w młodzieżowej. Po gokartach przyszła kolej na wyścigi górskie. Nie wiem, czy nie wrócę do gokartów tak naprawdę, bo jest teraz fajna jakby grupa, stworzyła się taka retrokart i można naprawdę fajnie pościgać się z ludźmi, bo jest ten sprzęt, już jest dostępny i dużo łatwiej o niego niż kiedyś. Natomiast co? No trzeba było pójść do przodu. Poszedłem w GSMP, dlatego że rajdy są po prostu za drogie. Rajdy są moją pasją i miłością, ale po prostu są zbyt drogie na to, żeby mnie było na nie stać. Na ten moment przynajmniej. Dlaczego ten wyścig jest pod górkę? Taki jakiś był zamysł tego, który to wymyślił tak naprawdę. No nie, mówię, regulamin tak stanowi, nie? Że część tej trasy musi biegnąć pod górę, nie może, nie powinna chyba. Nie wiem, czy nie może, bo na Magurze leci kawałek trasa w dół. Natomiast musi być pod górę i tam różnice są wzniosów wpisane i tylko tak. Wyścigi górskie właśnie mają ten plus, ogląda się bardzo fajnie. Samochody są puszczane co 30 sekund, także jeżeli nic się nie dzieje, to jedzie samochód za samochodem cały czas. Stoisz sobie w bezpiecznym miejscu, tych miejsc jest zawsze bardzo, bardzo dużo, tam organizator dba o to, żeby je wyznaczyć, bo to nie jest długi kawałek drogi, który trzeba zabezpieczyć, jak w rajdzie na przykład i są miejsca bardziej lub mniej niebezpieczne i trzeba je taśmować. Po podjechaniu wszystkich samochodów podchodzą do trasy, jak my zjeżdżamy, to przebijają piony, cieszą się, brawo biją. Naprawdę, są tacy kibice, że no, mogą nam pozazdrościć niejedne dyscypliny sportowe takich kibiców. Czym obecnie startujesz? Obecnie już od chyba 7 lat jeżdżę tym samym samochodem, Honda Civic Type R. Kupiłem ją jako samochód cywilny i zrobiliśmy ją, przerobiliśmy w trakcie tych kilku lat do takiego stanu, jak teraz wygląda. No wiadomo, też regulaminy się zmieniały, kiedyś się jeździło samochodem mniej przerobionym, bardziej jakby tak naprawdę uczciwe to wszystko było. Teraz zrobił się taki dosyć mocny wyścig zbrojeń, ale jakoś tam daje rady. Pieniądze odgrywają znaczną rolę w wyścigach? No kasa gra fundamentalną rolę tak naprawdę, bo ten czas, który teraz jest, to jest czas, który ja musiałem poświęcić i brakuje takiego jakby przeskoku małego, żebym miał trochę więcej kasy i to już pozwoli na to, żeby jeździć dużo szybciej. Dlatego, że stać mnie na, żeby pojechać potestować, że stać mnie na oponę, dlatego to są takie rzeczy, które wiesz, opona kosztuje 10 tysięcy, kosztuje komplet opon teraz do mojego samochodu, nie? Także jak nie masz na to, no to nie masz jak potestować, nie ma za co, no to też nie pojedziesz, nie? Teraz te tory to wszystko kosztuje. No i to jest wprost proporcjonalne do wyniku, nie? Bo gdybym teraz, jakbym parę dni temu siadł w auto, przejechał się chwilę, to na Magurze jestem pewien, żebym był w trójce. Na 100%, bo teraz są tak zawieszenie, wiesz, skomplikowane, że to co się dzieje na wyścigu, to już powinno być zrobione na testach, nie? I testy jak są przeprowadzone, to wiesz, ile tam tych klików, oni to wszystko, wiesz, ustawiają teraz. I ja bym mógł walczyć na 100% z tymi pierwszymi trzema. No, jestem czwarty, bo oni zrobili to, czego ja nie zrobiłem przed zawodami, nie? To jest taki mały szczegół, który później tego robi, nie? To ja i tak jestem bardzo zadowolony, bo wiesz, auto jedzie, prowadzi się, jest konkurencyjne, może nie ma tyle koni, co te, wiesz, te
z przodu, ale mogę brawurą i fantazją nadrobić. Symulatory komputerowe dobrze odzwierciedlają prawdziwe trasy? Bardzo dobrze. Jest w Rzeszowie firma, chyba Racing Simulator się nazywają. Mają odwzorowane wszystkie wyścigi górskie z Polski. Można normalnie pojechać tam, zapłacić i jeździć sobie w symulatorze. Bardzo dużo to daje. Dużo ludzi jeździ na symulatorach, ja nie mam. Natomiast no tam powolutku może coś tam poskładam. No, to jest najtańsza opcja tak naprawdę, żeby trenować cały czas. Codziennie trzymać kierownicę, jakoś tam się wprawiać. Jesteś rajdowcem z dużym doświadczeniem. Jak mógłbyś zachęcić innych do uprawiania tego sportu? Szczerze powiem, że można zacząć w jakikolwiek sposób. Nie ma jakiegoś takiego złotego środka. No wiadomo, trzeba się tym interesować. Ja jestem po prostu uparty w tym, co robię. Od zawsze. Każdy mi to mówi i gdyby nie to, ten upór mój, to pewnie już dawno skończyłbym tą moją przygodę z motorsportem, przynajmniej taką aktywną, nie? Bo na pewno jeździłbym, oglądał i cały czas obserwował, co się dzieje w tym świecie. Natomiast jeśli chodzi o to, jak zacząć, są tory kartingowe, są tory te zamknięte kartingowe, są kajotesy, są super sprinty, dostęp do samochodów jest i do sprzętu, tak jak mówię. I trzeba być po prostu upartym, bo tak naprawdę to o to chodzi. Bo pieniądze są ważne, w motorsporcie bardzo ważne, ale da się to swoją ciężką jakby pracą, dążeniem do celu. Ja mówię, małymi kroczkami, ale codziennie do przodu i ten jeden krok raz na jakiś czas się zrobi, także jest okej. Czy istnieje jakiś próg wiekowy, aby startować w rajdach? Minimalny czy maksymalny? Maksymalny? Maksymalnego nie ma. Są ludzie, którzy mają 70 lat i jeżdżą. Zresztą sobie co zasada ma dużo więcej i jest jakby cały czas czynnym zawodnikiem, przynajmniej tak się deklaruje. Natomiast no, minimalny to jest wiadome. Są te parę lat, żeby zacząć dostawać do tych pedałów, łapać się za kierownicę. Teraz ciekawostka. Na ten weekend byłem na wyścigu w Magurze. Startowała dziewczyna, której ojciec przejechał 63 rajdy samochodem, znaczy do Mistrzostw Polski. Bardzo, bardzo utytułowany zawodnik. Dziewczynka ma 17 lat, ważyła 40 kilo, nie ma jeszcze prawa jazdy, zrobiła dopiero licencję wyścigową. Na górze pomagaliśmy jej nawracać tym samochodem, bo tak naprawdę no moja córka jest 2 lata młodsza i co? I no była taka drobinka. Natomiast no, z każdym podjazdem robiła postępy i była zadowolona bardzo, jeśli tam przekroczyła jakąś tam barierę, pokonała i udało jej się pojechać szybciej. Trzeba mieć jakieś tam predyspozycje, widzieć, słyszeć, ruszać rękami, nogami. Z dobrych wyników można się utrzymać? Różnie to bywa. Tak naprawdę to dużo zależy od tego, czy ktoś znajdzie się w dobrym miejscu o odpowiedniej porze. Bo ja nie mam nic z tego, że startuję. Ja po prostu rok do roku staram się spiąć ten budżet i pojechać jak najwięcej wyścigów. Nie zawsze się to udaje, bo jest jak jest, ale no, są ludzie, którzy żyją z tego. Ci, którzy startują. Mówię o tych, którzy startują. Natomiast no, nie ma ich dużo. Zarabiasz czy dokładasz? Dokładam. Nie powinienem tego mówić, ponieważ żona pewnie będzie to oglądać, ale coś tam zawsze dokładam. Były kiedyś takie puchary markowe, które jakby oferowały w swoich nagrodach za pierwsze, drugie, trzecie miejsce jakieś tam finansowe gratyfikacje, natomiast to i tak była jakby kropla w morzu tego, co wkłada się w każdy jeden wyścig czy rajd. 2 maja 2009. Korczyna. Pamiętasz? Pewnie moje dachowanie. No to nie okazało się, że nie ostatnie, jeśli chodzi o Korczynę, ale pamiętam, no jasne. Trudno było wrócić za kierownicę? Nie. Tak naprawdę samochód naprawiliśmy przez noc i na drugi dzień wystartowałem w drugiej eliminacji. Także wróciłem w nocy do Stalowej Woli. Tu miałem dosyć sporo części, jeśli chodzi o ten samochód. No to było takie szczęśliwe dachowanie. No, nieraz tak się uda, że no tu było asfaltem, no nie poniszczyłem tego samochodu bardzo. No i cóż, wkleili mi nową szybę, przywiozłem parę części i na drugi dzień startowałem, chociaż byłem bardzo niewyspany, bo skończyliśmy tam koło w pół do piątej. Ale to tak naprawdę wszystko pamiętam. No. Czyli kolejny podjazd szedł już pełnym piecem.
Nie szedłem pełnym piecem, bo samochód nie pozwala na to. On już nie prowadził tak jak trzeba, no bo jednak jak spadł na tą ziemię, to tam coś w tym zawieszeniu, w tych geometriach się pochrzaniło, nie na wszystko był czas, żeby zrobić. No ale przejechałem to i pełnym piecem się nie dało, ale tak naprawdę najważniejsze jest, żeby po takim czymś wsiąść jak najszybciej do samochodu i robić swoje, bo jeżeli bym sobie usiadł i zaczął myśleć, no to by pewnie było gorzej. Ja tak to poszło do przodu i już. Twój największy sukces? Taki na koniec sezonu, no to drugie miejsce w H1600, chyba to była klasa, jeszcze jechałem Honda Civic, też oczywiście, bo wcześniej też miałem Civica, natomiast no to jakby taki wicemistrz Polski, ale to już było chwilę temu. Czego byś sobie życzył? Życzyłbym sobie, żebym spiął spokojnie budżet na cały sezon. No i takiego spokoju, jak teraz mam. Bo wszystko jakby przemodelowałem. Wcześniej jeździłem sam, wcześniej samochód woziłem sam. Teraz mam bardzo porządnych mechaników, którzy ogarniają mi samochód. Tak naprawdę to na początku nie wiedziałem w ogóle, jak się do tego zabrać, bo zawsze musiałem to wszystko rozłożyć sam, złożyć sam, sprawdzić ciśnienia, zmienić jakieś tam ustawienia czy coś. Teraz mam to wszystko, po prostu ja siedzę i nic nie robię. Także póki co się przestawiam na te inne, fajniejsze tory, bo też może z tego wynikać jakby poprawa wyników, że no pewne rzeczy mnie nie dotyczą. Mogę się zająć czym innym, przemyśleć coś, zobaczyć sobie film, jakiś tam onboard, co robiłem źle i na tym się skupić, na jeździe. Kiedy powiesz, dobra, już wystarczy? Nie powiedziałbym, dobra, już wystarczy, dlatego że no marzenia trzeba spełniać. Ja robię wszystko, żeby nie przeżyć tego życia tak po prostu, żeby przeżyć, tylko żeby coś przeżyć, czegoś dotknąć, żeby coś tam zostało, nie? Może być kierowca rajdowy sołtysem albo odwrotnie? No jak widać może. Bardzo lubię być sołtysem, chociaż w życiu bym nie powiedział, że jakąkolwiek z takich funkcji będę kiedykolwiek pełnił. Natomiast no jest okej. No. Lubię z ludźmi rozmawiać, ludzie ze mną lubią też rozmawiać, więc jakoś to tam działa i tego, i ma się dobrze. Jak wygląda twoja jazda na co dzień? Jak wracam z wyścigu, to jadę bardzo spokojnie i tego, no ale nie ukrywam, że zdarza mi się pocisnąć. No ale to teraz już, tak jak się jakiś czas temu przekonałem, nie opłaca się finansowo, więc staram się jednak dawkować ten gaz. Dziękuję. Ja również.